A przyszedł do Ciebie kiedyś klient i powiedział, a zróbmy to tak tylko szybko, powierzchownie, wiesz, tak trochę greenwashingowo, czy nie? Um, wiesz co, tak, czy, czy, czy mają taką intencję, to chyba nie, e, ale często się zdarza na przykład, że nam dają listę tematów, o których nie powinniśmy mówić. Mm -hmm. Takim top jeden jest, że, żeby nie mówić ludziom, żeby nie jedli mięsa, to jest taka rzecz... E... Oh. Że, że to będzie taki <laughs> temat tabu, i może mm -hmm. niekoniecznie, mm -hmm. więc mm -hmm. już się nauczyłyśmy pewnych rzeczy, tak? Ostatnio robiłyśmy dla centrum handlowego zlecenie, to tam na wstępie było powiedziane, że tak może nie za dużo o tym, żeby nie kupować. <laughs> <laughs> no, nie. Bo, to się, bo to się nie kleje z ich działalnością. Dobra, no. zaczynamy. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć. Tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Ewelina Lewandowska z firmy EkoWymiar, firmy doradczo-szkoleniowej i autorka podcastu EkoWymiar Biznesu. Witaj. Dzień dobry. E, jesteśmy bombardowani zielonymi komunikatami i to od tych komunikatów dotyczących pojedynczych produktów, to znaczy ten szampon jest lepszy, bo jest w ekoopakowaniu, bo to jest plastik, ale mm -hmm. pochodzący z recyklingu, do takich komunikatów na temat całych firm, całych organizacji. My jesteśmy świetną firmą, bo mamy gotową strategię ESG i my wiemy, dokąd zmierzamy i pomożemy uratować tę planetę. I zastanawiam się, jak my konsumenci mamy się w tym wszystkim odnaleźć i nie popaść w taką pułapkę, no trochę greenwashingu, a trochę wprowadzenie nas w pojęcia, których do końca nie rozumiemy, no ale ktoś o tym mówi, no to chyba robi dobrze. No tak, to jest bardzo złożone pytanie, które mi zadajesz już na wstępie. Ja zawsze mówię, ufaj, ale sprawdzaj. Czyli, jakby taka pierwsza rzecz, którą powinniśmy jako konsumenci robić, to jest nie wierzyć markom na słowo niestety to jest bardzo przykra prawda, ale działa tak samo w marketingu chyba jak w życiu codziennym w ogóle. Czyli przede wszystkim powinniśmy sprawdzać, czy te obietnice marek dotyczące i produktu i całej strategii mają jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. To jest taka pierwsza rzecz. Jeśli chodzi w ogóle o cały zrównoważony rozwój te wszystkie ekodeklaracje marek, to taką właśnie kluczową sprawą jest transparentność. Wydaje mi się, że każda marka, która rzeczywiście wyznaje te zielone wartości i ma rzetelnie przygotowaną strategię ESG będzie chciała pokazać dowody na to, że ją realizuje. Także jeżeli tej transparentności brakuje i marka gdzieś coś ukrywa, no to pojawiają się na pewno przynajmniej powinny się ze strony konsumentów pojawiać znaki zapytania, czyli jeżeli nie mamy dowodów na to, co mówi marka, nie możemy ich znaleźć. No to komunikat może nam się wydawać podejrzany. To mi się wydaje strasznie trudne, ale to zawsze mi się wydawało strasznie trudne, bo jak kiedyś widziałem na opakowaniach e, certyfikaty, na przykład Fair trade, mhm. czy jakieś Eko, myślałem sobie, hmm, no tak, no dostali certyfikat. Tylko, czy na pewno oni dalej działają w ten sposób? No i były później takie różne aferki i w Europie, i, i, i poza Europą, gdzie okazywało się, że faktycznie certyfikacja jako ten pierwszy etap działa, ale później kontrolowanie tego, czy firmy działają zgodnie z tym, jak się zadeklarowały, no z tym już bywa, z tym już bywa różnie. Też chociażby temat to akurat nie związany bezpośrednio, e, e, chociaż tak naprawdę związany bezpośrednio ze zrównoważeniem, co ja mówię, e, ten związany z połowami zrównoważonymi, no też firmy dostawały certyfikaty, tylko później nikt nie sprawdzał, czy te firmy rzeczywiście w ten zrównoważony sposób łowią. Tak, no, temat certyfikatów to jest w ogóle e, totalnie odrębna rozmowa. Moglibyśmy, myślę, nagrać na ten temat e, drugi podcast. Mhm, nie, tak, ja tak, widzę tutaj paralele, że i tam jest jakaś obietnica w komunikacie i tu jest jakaś obietnica w, w komunikacie, że robimy dobrze. Tak, oczywiście, nie chcę tutaj straszyć konsumentów przed wszystkimi certyfikacjami, bo lepiej certyfikat mieć niż nie mieć, e, ale istotne jest, kto ten certyfikat nadaje, jeśli już mówimy o certyfikatach e, i jakie Kryteria należy spełnić, żeby ten certyfikat otrzymać. Oczywiście, im trudniej go zdobyć, tym dla konsumenta on powinien być bardziej wiarygodny, ale na rynku jest gro certyfikatów, które można po prostu sobie kupić, mówiąc krótko, tak samo jak miejsce w jakimś rankingu numer jeden. No to są strategie, które są stosowane mm, przez marki, więc y, po prostu jako konsumenci musimy mieć świadomość, że tak się dzieje. I znowu sprawdzać, kto ten certyfikat wydał, jak on jest przyznawany itd. i tak dalej. jaka stoi za tym y, ta cała historia, tego znaczka, który jest na opakowaniu. No i tak jak powiedziałeś. No bardzo często, niestety, jako konsumenci, stoimy na przegranej pozycji, bo nie wszystko się da sprawdzić. Nie mamy też na to zwyczajnie czasu. Tak? Nikt nie kupując, nie wiem, mydło czy szampon, nie będzie się doktoryzował teraz na temat wszystkich certyfikatów możliwych na rynku, nie będzie oglądał wszystkich stron internetowych i czytał raportów zrównoważonego rozwoju konkretnych marek. No więc, niestety, często stoimy no, przed trudnymi wyborami i pewnie dajemy się nabrać. Eee, choć jakby fajnie jest parę razy coś sprawdzić. I przynajmniej na jakiś czas mieć pewność, że dana marka działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wy pomagacie firmom w przechodzeniu tej zielonej transformacji, też przygotowujecie pracowników firm do zielonej transformacji. Zatrzymajmy się na chwilę przy raportowaniu, mm -hmm. bo to jest mega ciekawe. A w tym podcaście tak naprawdę mało jeszcze mówiliśmy o raportach HSG. Chociaż tak y, patrząc w przyszłość, no to to czeka wszystkie duże firmy, a później y, też mniejsze. Czym w ogóle jest to raportowanie i czy samo raportowanie jest też symbolem tego, że w firmie dzieje się zmiany? czy tylko opisujemy to co jest aktualnie w firmie. Kropka. Od 2024 roku wiele firm, począwszy od tych największych, będzie objętych tak zwanym właśnie obowiązkiem raportacyjnym ESG, czyli raportowania w trzech obszarach E od słowa environment czyli środowiskowy, S e, social czyli społeczny i G governance czyli o tym ładzie korporacyjnym. No i o co tutaj chodzi? Mówiąc krótko, firma ma e, opisać, co robi w każdym z tych obszarów, i część firm e, robiła już wcześniej takie raporty, natomiast zmiana tutaj jest na tyle istotna. Y, jest istotna, dlatego że. Y, Nowe regulacje sprawiają, że ten raport będzie musiał być wykonany w sposób bardzo szczegółowy i to, jak on ma być zorganizowany, jest szczegółowo opisane w przepisach. Także nie będzie tutaj dowolności, a przynajmniej nie będzie ona duża, jeśli chodzi o to, co tam ma być napisane, a co nie. Także firma będzie musiała bardzo dobrze sprawdzić i odszukać informacji na temat swojej działalności, bo często ona sama pewnie nie ma świadomości. Jak działa w konkretnym obszarze, jak się tam zachowuje, i to w tym raporcie e, opisać. Co istotne, ten raport będzie zrównany mm, rangą z, z raportem finansowym. E, także to jest istotne, bardzo przedsięwzięcie ze mhm. strony firmy. E, I tutaj taką ważną rzeczą jest to, że mm, ta skala firm, które będą e, pisały, przygotowywały raporty, rok do roku będzie rosła w kolejnych latach. E, mówi się, że w pierwszym tym rzucie będzie mm, raport musiało napisać ponad 3000 firm, e, ale docelowo... E, Bezpośrednio będzie to kilkaset tysięcy, a pośrednio tak naprawdę cały rynek będzie tym raportem objęty, dlatego że w raporcie firma musi też zaraportować, przedstawić swój cały łańcuch wartości, czyli na przykład. Opisać swój ślad węglowy, ale też biorąc pod uwagę ślad węglowy produktów, które do tej firmy są dostarczane. Czyli dostawcy firm, nawet jeśli nie są objęci bezpośrednio obowiązkiem raportacyjnym, będą musieli pewne dane środowiskowe dostarczać, czyli też spojrzeć pod tym kątem na swoją działalność. Zapytałeś o to, czy ten raport cokolwiek zmienia. I moim zdaniem zmienia bardzo dużo, dlatego że um, żadna firma nie chce napisać w raporcie, że nie działa y, mm. albo działa na szkodę środowiska, czy też y, działa na szkodę lokalnym społecznościom. Nie wiem, są jakieś procedury korupcyjne tam dostrzegane. Nikt tego przecież nie napisze. Y, a jeżeli by tak było i nie zostałoby to ujęte, byłoby to kłamstwem. No, a tak jak powiedziałam, ten raport będzie zrównany ra rangą z raportem y, Finansowym, także, tutaj kłamanie, jak, jak najbardziej nie jest mile widziane przez regulatora. Także mm, firmy powinny dzięki tym regulacjom zastanowić się nad swoim działaniem i przemodelować się tak, żeby w tym raporcie po prostu wypaść jak najlepiej. E, I ja bardzo też się cieszę jako konsumentka z tych raportów, dlatego, że to będzie mm, solidne i rzetelne źródło danych. Na temat przedsiębiorstwa, i właśnie tam będziemy mogli zaglądać, jeżeli będziemy chcieli znaleźć, Dobre informacje właśnie o firmie. Taki raport powinien być transparentny i co ważne, on będzie też audytowany zewnętrznie, więc takie deklaracje bez podkrycia tam nie powinny się pojawić. Czyli sama transparentność będzie już trochę takim gwarantem tego, że firmy się będą zmieniały. No i pewnie też dziennikarze gospodarczy, którzy opisują ten świat biznesu, będą się musieli trochę dokształcić z tego, jak czytać te raporty i jak później opowiadać o tym swoim odbiorcom. Mediów, tak naprawdę, żebyśmy, no bo wiadomo, nie będziemy jako my, konsumenci, pewnie siedzieli i przeglądali kilkuset stronnych y, raportów, ale będą ludzie, którzy, którzy będą to robili, bo to będzie i interesujące z punktu widzenia inwestorów, ale też z punktu widzenia konsumentów. No tak, i tutaj dotykamy znowu e, tematu tej edukacji, e, bo raz, że my wszyscy, to znaczy cały rynek musi się nauczyć te raporty pisać, bo, tak jak powiedziałam, tam są e, bardzo szczegółowe wymagania co do nich. To jest pierwsza rzecz. Druga, tak jak mówisz, e, trzeba Nauczyć się to czytać, a po trzecie nauczyć interpretować. I tutaj, żeby to wszystko wykonać, my musimy wiedzieć, znać podstawowe pojęcia i je rozumieć, choćby ślad węglowy, to nie jest pojęcie, które jest w powszechnym użyciu i które każdy rozumie bardzo dobrze. Więc tutaj znowu jest ta rola bardzo wielka edukacji i tego, żebyśmy my wszyscy wiedzieli w ogóle o czym jest zrównoważony rozwój. No pewnie gdyby informacja o śladzie węglowym pojawiała się na opakowaniach produktów albo chociaż na półkach sklepowych obok ceny, to może to by się spopularyzowało i jednak ten ślad węglowy ma taką negatywną konotację, bo węgiel nam się kojarzy jako już to brudne źródło energii, więc ponieważ węgiel jest brudnym źródłem energii, to emisje dwutlenku węgla też nam się kojarzą po prostu naturalnie źle. No dobra, czyli mamy ten raport, który firmy będą musiały składać, ale to tak naprawdę nie chodzi o te coroczne raporty, tylko chyba trochę o to, co się dzieje w tym roku, poprzedzającym raport, czyli jak firmy się zmieniają. Tak, no raport jest opisem stanu przedsiębiorstwa, tak? E, więc ESG to nie jest raportowanie ESG to jest całość działań, które przedsiębiorstwo podejmuje na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc istotą tego wszystkiego, tego całego zrównoważonego rozwoju, są działania, a nie raportowanie. Raport jest po prostu opisem tego, co się dzieje. Więc, jeśli chcemy być firmą, która mówi o sobie, że jest zielona, napisanie raportu nie wystarczy. Raport jest pewną diagnozą. Jeżeli chcemy mówić o sobie, że działamy w sposób nie wiem, proekologiczny czy prospołeczny, po prostu musimy coś robić. No i tym czymś nie jest napisanie raportu. Często mówimy o greenwashingu w kontekście reklam, w kontekście tego, jak prezentowane są produkty, czy usługi firm, że to, to choć, chociażby ten plastik, tak, że o, mhm. nasz produkt jest super ekologiczny, bo jest w, w, w plastikowym opakowaniu, ale ten plastik pochodzi z recyklingu. No, mnie, mnie zawsze bawiła też ta karta płatnicza jednego z banków, która była z, zrobiona z tak. plastiku odłowionego z Bałtyku. No świetnie, ale ta jedna mała karta płatnicza to akurat nie jest największy problem branży finansowej. Mm -hmm. Branża finansowa po prostu powinna całkowicie odejść od finansowania wszelkich projektów związanych z wydobywaniem i eksploatacją paliw kopalnych, ale też z, z, zmniejszać i, i de facto później całkowicie dochodzić do zera, jeżeli chodzi o emisję w całej swojej działalności i to nie chodzi o te karty, którą mamy w portfelu, ale banki to także wielkie centra danych chociażby i na to powinniśmy patrzeć, już nie mówiąc o biurowcach, bo to akurat łatwo mogą przejść na, 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 na zieloną Stronę, ale ten greenwashing w sumie, jak się o tym pomyśli, może też być wykorzystywany przy pisaniu tych raportów ESG? Czy, 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 czy tak nie może być? Czy to jest tak później kontrolowane i audytowane, że nikt nam oczu nie zamydli na zielono? No to się okaże pewnie, jak zobaczymy te pierwsze raporty. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że tutaj miejsca na greenwashing za bardzo nie będzie, bo tak jak wcześniej. Można było, jeżeli firma w ogóle pisała taki raport, miała właśnie tak, jak powiedziałam wcześniej, pewną dowolność w tym, co w tym raporcie było ujęte i trochę też dowolnie mogła te dane przed, przedstawiać. Tutaj te regulacje, które nadciągają, są na tyle szczegółowe, że tego miejsca na dowolność po prostu nie będzie i nie będzie można pisać okrągłych zdań. Tylko wszystko, co tam będzie zawarte, będzie musiało być poparte dowodami. No i co więcej, ten raport będzie musiał, będzie podlegał audytowi. Tak więc ktoś, zanim, zanim ten raport ujrzy, światło dzienne skontroluje to, co tam jest napisane. Wiadomo, że firma to są tak naprawdę ludzie, którzy tam pracują. Wyprowadzicie szkolenia, doradztwo dla firm. I jak to wygląda w praktyce, kiedy wchodzicie do firmy, gdzie wiadomo, ona jest super profesjonalna zwykle mhm. w tym, co robi, i zaczynacie mówić o zielonych tematach? i, i, i Z czym się zderzacie, i, 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 i jak to wygląda? Jaki jest też stan wiedzy pracowników w różnych branżach? No, Badania Kantara pokazują, że stan wiedzy Polaków o środowisku oceniany jest na 2 także no, w pięciostopniowej skali. Chciałem także... zapytać, na pięć, czy na dziesięć? Tak, tak, <laughs> Czyli w szkolnej tak. skali. W szkolnej skali są jedynki, także no, nie oblewamy i zdajemy do następnej klasy. Mm -hmm. Ale warunkowo. Ale warunkowo i z dużym znakiem zapytania. Tak? No, chyba zgodzimy się wszyscy, że dwa plus to nie jest ocena, której byśmy sobie życzyli na mm -hmm. koniec roku. No a niestety tak jako Polacy, jako naród wypadamy. No i niestety nie inaczej to się dzieje w firmach. Też nie ma powodu, dla którego miałoby być inaczej, no bo no jest to jak, jak, jakaś reprezentatywna próba ludzi, z którymi e, pracujemy, która przedstawia nasze e, społeczeństwo. E, oczywiście czasem jest mniej lub bardziej zakrzywione, ale raczej można stwierdzić, że e, jako m, społeczeństwo po prostu nie mamy wiedzy e, na tematy środowiskowe. Tak? Mhm. Często zaczynamy nasze szkolenia od pytania o to, co jest największym problemem, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny w ogóle. No i 9 na 10 odpowiedzi to jest plastik. No i nie chcę powiedzieć, że to jest zła odpowiedź, no bo mm. plastik jest problemem środowiskowym, olbrzymim. Jesteśmy zalewani plastikiem i tak dalej. No ale przez to, że pozbędziemy się e, plastiku, nie powstrzymamy ocieplenia klimatu. Tak? Naj, największym problemem jest wzrost emisji CO2. Mm. I o tym już nikt nie pamięta. Wydaje mi się, że z prostego powodu po prostu tego nie widać. Um, więc nikt tym się za bardzo nie przejmuje, o ile właśnie ktoś mu tego nie powie, um, o ile nie zostaliśmy tego nauczeni. Um. No i to właśnie jest odbiciem tej dwójki z plusem. Mm -hmm. Ale to, to, to są dla was trudne szkolenia, bo wchodzicie do tych filmów i myślicie sobie, kurczę, znowu zaczynamy od podstawówki, a moglibyśmy już być przynajmniej w liceum już wchodzić na wyższe tematy, podczas gdy my musimy cały czas tłumaczyć ten, ten basic. Ja ostatnio byłem na takim szkoleniu, opowiadałem ci o tym przez telefon, na szkoleniu z zielonej produkcji audiowizualnej. To było sześć spotkań kilkugodzinnych. Super, że zostały zorganizowane przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, ale też miałem trochę takie wrażenie już po kolejnym spotkaniu, że my trochę cały czas mielimy ten basic, nie? że cały czas powtarzamy, że są te emisje i, i, i musimy z tym walczyć, a że do części słuchaczy. To tak docierało, nie docierało, i właśnie ta segregacja odpadów i ten plastik w sumie były takim trochę. I ewentualnie jeszcze, nie że przejście na dietę we wegetariańską na planach filmowych czy zdjęciowych, ale bardziej na fleksitariańską, <grym> że trochę będzie dań wegetariańskich, a trochę mięsnych, i że to już w pewien sposób załatwia część sprawy. Oczywiście to idzie dużo dalej, i później są specjalne narzędzia do tego, żeby mierzyć emisję w tej produkcji, <grym> ale wydaje mi się, że jak na polski rynek, to to jeszcze było trochę, trochę za wcześnie. E... Trochę nie wiem, jak mam odpo odpowiedzieć na to pytanie. <laughs> ja nawet nie wiem, trochę jakie było pytanie. Tak naprawdę, <laughs> nie, wiem, możesz, jakie coś było się pytanie. Czy, się, się... czy ja się tym frustruję? No, ehm. możesz, możesz trochę się pożalić tutaj. Chyba, chyba się nie frustruję. No, może, na, może na początku troszeczkę byłam zaskoczona tym, teraz już nie jestem. Ehm. I co, no, chyba nie ma się co obrażać, no tylko trzeba. E, robić tę robotę trze u podstaw. Trzeba robić tę robotę u podstaw. Bardziej szczerze mówiąc, frustruję się w drugą stronę, bo teraz, e, odkąd weszły raporty, to wszyscy chcą się super szkolić, e, właśnie albo z pisania tego raportu, albo z takich jakichś bardzo szczegółowych kwestii, żeby zbudować strategię zrównoważonego rozwoju. Co jest super, też nie chcę tego krytykować, ale ja często się pytam, czy ci ludzie, którzy gdzieś na koniec dnia będą tę strategię wykonywać, Czyli, czy taki szeregowy pracownik firmy w ogóle będzie rozumiał, co ci ludzie z działu ESG od niego chcą, po co do niego przychodzą i mówią nagle, że ma zachowywać się trochę inaczej, niż się zachowywał wcześniej. Więc ta praca u podstaw uważam, że jest bardzo ważna, bo na każdym szczeblu w firmie powinniśmy wiedzieć, po co ta zmiana na rzecz zrównoważonego rozwoju zachodzi? Nawet najlepsza strategia ESG, napisana przez najmądrzejszego na świecie konsultanta, się nie powiedzie, jeśli ludzie, którzy ją będą mieli realizować, nie będą wiedzieli, co mają robić i po co to robią. A jak w ogóle powinna wyglądać taka zielona kultura organizacyjna w dużej firmie? No, w ogóle z całym zrównoważonym rozwojem jest tak, że w mojej ocenie, jeśli firma chciałaby mówić o sobie, że jest zielona, to ten zrównoważony rozwój powinna mieć wpisane we własne DNA. Bo jak spojrzymy choćby na kryteria, które są opisywane właśnie w raporcie zrównoważonego rozwoju, zobaczymy, że tam jest naprawdę szereg kwestii, które oczywiście dotykają środowiska, ale też dotykają właśnie kwestii społecznych, czyli pracowników, podwykonawców, tego ile godzin my pracujemy w tygodniu, jak jesteśmy zatrudnieni, czy firma dba o well-being. Więc tak naprawdę bez takiej zielonej kultury organizacyjnej, Czyli tego, czy te wartości, które stoją za zrównoważonym rozwojem, tam są, czy ich nie ma. Tego zrównoważonego rozwoju w firmie pewnie nie będzie, więc y, zielona kultura organizacyjna to jest tak naprawdę takie. Działanie zgodne z wartościami, które y, są podzielane przez zrównoważony rozwój. I wydaje mi się, że tylko taka firma, która te wartości rzeczywiście ma, wyznaje y, i promuje wśród pracowników, może y, powiedzieć o sobie, że jest zielone. Zastanawiam się, jak to jest możliwe w przypadku dużych korporacji, które mają jeszcze swoich akcjonariuszy i jak pogodzić te interesy. No akcjonariusze chcą po prostu zarabiać, szczególnie jeżeli to są inwestorzy instytucjonalni, czyli jeżeli to są fundusze, czy, 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 czy jakieś inne byty rynkowe. one po prostu chcą mieć zwroty z tej inwestycji. Później jest zarząd, który pewnie też jest wynagradzany tak, że im wyższy zysk w tym roku, tym wyższa premia, więc tu też intencja jest jednak taka, żeby firma zarabiała jak najwięcej. Całe szczęście mamy rynek pracownika, to też dużo zmienia tak naprawdę w tej sytuacji, tej literki S w, w SG czyli tych kwestii społecznych. Więc z jednej strony mamy te korporacje, które no zobaczymy, czy przejdą dużą przemianę, jeżeli chodzi o swoją w ogóle ideę i cel działania. A z drugiej strony widzę małe firmy, które pewnie może i chciałyby wprowadzić zmianę, albo po pierwsze ona będzie dla nich kosztowna, a po drugie one będą trochę przegrywały z tymi wielkimi kolosami. No, samo wprowadzenie strategii będzie dla nich po prostu bardziej kosztowne, no, bo mają mniejsze przychody, a koszty przygotowania takiego dokumentu, i, i, I takich planów będą wysokie. No i zawsze małe firmy mają trudniej w, w, w kontakcie z, z wielkimi, i chyba jedyna nadzieja, jaką tutaj widzę, to jest edukacja konsumentów i pokazywanie, że by jednak przechodzić do tych mniejszych firm, mhm. chociaż o tym mówimy już od dawna, tak? Że, że, że myśl globalnie, ale żyj lokalnie i decyduj swoim portfelem, które firmy, które firmy będą działały dalej. Tak, to, to może na wstępie ja, ja bym chciała obalić tutaj pewien mit, mhm. który też tak trochę odczytuję z twojej wypowiedzi, czyli że ESG i właśnie zrównoważony rozwój są kosztem. Mhm. No i Pewnie w pewnym sensie są, bo musimy wydać jakieś pieniądze na przemodelowanie organizacji, właśnie na sporządzenie raportu i wykonanie szereg różnych czynności, choćby związanych z edukacją. Więc na pewno jakieś pieniądze musimy wydać. A to jest też konieczność, to, to um, do tego nie mam wątpliwości. Tak, ale ESG i zrównoważony rozwój są o zarabianiu pieniędzy de facto, a nie o ich wydawaniu. Mm -hmm. Bo um, to jest myśl, wedle której my zarabiamy nadal pieniądze. Jesteśmy biznesem, który działa nie charytatywnie, tylko po to, żeby zwiększać przychody, ale w sposób, który nie jest szkodliwy. Mhm. E, więc to jest po prostu pewna m, myśl, która m, stoi w kontrze za takim obsesyjnym wyzyskiwaniem planety. To nie jest tak, że nie da się zarabiać e, ciągle m, pozyskując nowe surowce sy wyłącznie. Tak? Mo mhm. Możemy robić różne rzeczy i właśnie o tym jest ESG o zarabianiu, ale w sposób zrównoważony. Ale chyba e. jednak zarabianiu trochę mniej. Dlaczego? Zwróć no mam uwagę, nad, mam, mam, mam nadzieję przynajmniej, no, że, że, że tak to, że tak to zwrócił, będzie. wyglądało. Z, zwrócił uwagę, że takie eko podejście ciągle też e, często wiąże się z oszczędnościami. Dobrym, dobrym przykładem jest tutaj e, energia. Nie wiem, mamy halę produkcyjną, e, jakąś linię, tam coś, ktoś jakieś maszyny skręcają, to wszystko jeździ. Mamy ogromne zużycie prądu i tak nasz biznes wygląda dzisiaj. E, ale wydamy, nie wiem, 100 tysięcy złotych, żeby to zmodernizować, i okazuje się, że w przeciągu dwóch lat ta inwestycja się zwraca, a w przeciągu dziesięciu zarobiliśmy na tym, dlatego że e, mamy lepszą linię produkcyjną, która zużywa mniej prądu, a przecież każdy surowiec, w tym prąd, Nazwijmy go surowcem, kosztuje. Mm -hmm. Trochę tak, ale, ale trochę jest też w drugą stronę, że są koszty środowiskowe, których, które szczególnie duże firmy po prostu nie ponoszą. To znaczy, zyski są jak zawsze prywatne, ale te koszty środowiskowe są nasze wspólne, czyli tak naprawdę my za to wszystko płacimy. I wydaje mi się, że gdyby firmy musiały płacić za to wszystko, co złego wyrządzają planecie, no to jednak no dobrze, gdyby się to też częściowo odbiło na ich wyniku, tak, a nie tylko powodowało, że będzie wszystko drożało i będziemy płacić. Coraz więcej, a firmy będą zarabiały coraz więcej, i to pójdzie w tę stronę, że zamiast przemodelować cały model, cały system gospodarczy i odejść od tego bożka PKB i tego ciągłego wzrostu, dojść do takiego zrównoważenia też, też, też w tym zakresie, że wszyscy się trochę ograniczają, w tym ograniczamy także, bo one na pewno same tego nie zrobią, korporacje. No tak, koszty środowiskowe, które obecnie ponosimy ze względu na prowadzony przez nas biznes są gigantyczne, tak choćby wystarczy spojrzeć na emisję. Nie tylko zresztą mówimy o kosztach środowiskowych, bo, bo też o społecznych. Hmm, Może moglibyśmy znowu nagrać kolejny podcast o tym, tak. no jak słabo w niektórych rejonach świata mają się ludzie przez to, jak my żyjemy hmm. gdzie indziej. Tak, ale też słabo się mają w niektórych firmach w Polsce. To, 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 cały, czas się, to cały czas się dzieje. I i, i, i gdzieś tam dochodzą do nas czasem jakieś w, w prasie doniesienia, ale są też wielkie, światowe korporacje, które wchodzą do Polski i tworzą bardzo niskojakościowe miejsca pracy. Tak? No chociażby platformy, które zrewolucjonizowały w cudzysłowie przejazdy w Polsce, one nie stworzyły niczego świetnego na rynku pracy, one po prostu stworzyły wygodną platformę dla nas do zamawiania przejazdów, ale no nie, nie, nie zmieniły czegoś w tej literce S. Mm. A nawet w literce E niczego nie zmieniły, bo te samochody przecież też nie są elektryczne, tylko to są w większości dość, dość stare pojazdy z niskimi normami emisji. Uh -huh to prawda, ale tutaj właśnie hmm, przychodzi nam z pomocą państwo, czyli regulator, a może nawet Unia Europejska. No właśnie chcę powiedzieć, to nasze państwo do tej pory <grym> przez 8 ostatnich lat to było jakie było, więc dobrze, że jesteśmy w tej Unii. Tak, dobrze, że jeśli chodzi o ekologię, to na pewno dlatego, hmm. że no, te wszystkie zmiany prośrodowiskowe, które do nas przychodzą, to raczej e, właśnie przychodzą z tej <grym> że przez niektórych uważanych uważaną za złą Brukselę. E, no, ale ten regulator jest i na szczęście my jesteśmy y, częścią struktury, która nazywa się Unia Europejska, i y, firmy działające na obszarze y, naszej wspólnoty do tych regulacji prośrodowiskowych będą musiały y, się dostosować. To trochę jest tak y, z tym kosztem środowiskowym i z tym wyzyskiem, mówiąc prosto, o którym powiedziałeś. Y, to trochę jest tak jak ze złodziejstwem. Tak, można zarabiać kradnąc. Jakby super, pewnie to jest łatwa droga, szybka. Mhm. Ehm, no ale jak powiemy, że możemy zarabiać tylko i wyłącznie kradnąc, no to mijamy się z prawdą, tak? Jakby jest rzesza ludzi, rzesza firm, które zarabiają uczciwie. I to właśnie jest o takiej uczciwości, o tym, że nasz biznes po prostu powinien zarabiać uczciwie, ponosić koszty tam, gdzie musi je ponieść, a nie tam, gdzie nie powinien. Czyli te koszty środowiskowe to jest coś, co ponosimy my wszyscy, a nie tylko to przedsiębiorstwo. Co nie oznacza dalej, że nie można zarabiać i działać w sposób zrównoważony. Ewelina, ty masz super drogę zawodową, no bo teraz prowadzicie razem e ekowymiar, ale wcześniej pracowałaś w marketingu. Strategię tworzyłaś? Tak, tworzyłam strategię marketingową. I, I co cię skłoniło do tego, żeby przejść na tę zieloną stronę? To patrzenie na to, jak wygląda marketing i, ro i robienie strategii, czy, czy miałeś jakąś inną misję, pojawiło się dziecko w życiu i wtedy stwierdziłaś: e... OK, zmiana życiowa. Chyba, chyba zmiana życiowa, najbardziej, jeśli chodzi o moje takie osobiste motywacje, mm -hmm. ale też jakiś taki element bycia społecznikiem. Jednak to jest działanie w tym obszarze zrównoważonego rozwoju, szczególnie działalność edukacyjna jest w pewien sposób misyjna, mm -hmm. więc gdzieś to tak, gdzieś, gdzieś to chyba była największą motywacją, bo praca w marketingu strategicznym jest całkiem fajnym zajęciem mm -hmm. rozwijającym i nie będę tutaj Marketerów demonizować. <laughs> e, więc pozdrawiam moich wszystkich kolegów. E, to nie są źli ludzie, naprawdę, więc nie bójmy się, nie bójmy się marketerów. Można pracować uczciwie, być uczciwym marketerem mm -hmm. i robić fajne naprawdę kampanie. Mm -hmm. No tak, też pewnie marketerom, no przede wszystkim się przyda edukacja, jeżeli chodzi o, o klimat i, i planetę i środowisko. To wydaje mi się, że w każdej firmie powinno się coś takiego odbywać na, na każdym szczeblu tak naprawdę, bo tak jak powiedziałaś, no żeby zmiana się udała, ludzie muszą ją rozumieć, muszą być do niej przygotowani, bo inaczej to spotka się z oporem na bardzo różnych poziomach i, i, i tej transformacji w firmie nie uda się wprowadzić. A tak z punktu widzenia samej pracy, to która była trudniejsza? Dzisiaj to edukowanie na temat zielonych tematów, czy wcześniej zderzanie się z klientami i takie zastanawianie się, no, czy to, co oni tutaj chcą zrobić, to w sumie to ma sens, czy to nie ma sensu? Jak ja się z tym czuję etycznie? Um, chyba dylematów etycznych w poprzedniej pracy nie miałam. Mm -hmm. Eee, także tutaj nie, nie, nie było problemu. A część ludzi w marketingu ma te dylematy etyczne. Część ludzi tak, ale to też jest Twoja decyzja zawodowa, dla jakiej firmy chcesz pracować, eee, a dla jakiej nie. Więc to jest w ogóle bardzo kolejny ciekawy temat mhm. dotyczący zrównoważonego rozwoju pokazujący, że młodzi ludzie coraz częściej nie chcą pracować dla firm, które no mają coś za uszami, mówiąc yy, oględnie, więc wybiera. I to, i, to, I to jest w ogóle super, nie? Że ten wpływ na firmy jest z tylu różnych wektorów, z tylu różnych kierunków. z jednej strony mamy klientów, którzy domagają się od firmy zmiany, z drugiej strony mamy kontrahentów na przykład zagranicznych, którzy już muszą więcej raportować, więc wymuszają te presje na polskich dostawcach, że wy też musicie się zmieniać, no bo to wpływa na ślad węglowy naszych produktów. Potem mamy te zmiany, które dzieją się w Polsce, no ale mamy też na przykład rynek pracownika, który powoduje, że mhm no nie znajdziesz później dobrego specjalisty, jeżeli będziesz firmą, która ma dużo za no oczywiście, to jest tutaj wpływ mają tak naprawdę różne grupy mhm. i znowu dlatego to jest takie istotne, żebyśmy my wszyscy rozumieli po co to wszystko. Już na, na poziomie decyzji zakupowej na, na przypółce sklepowej, my już tam jako konsumenci o czymś decydujemy, tak? Mhm. Tutaj z perspektywy marketera mogę powiedzieć, że naprawdę firmy bardzo mocno analizują to, co my wybieramy i dlaczego i na tej podstawie podejmują i piszą swoje strategie marketingowe i w ogóle całe zarządcze zarządzania przedsiębiorstwem. Także nasz głos naprawdę, nasz głos konsumencki ma tu olbrzymie znaczenie, bo jesteśmy stale obserwowani, te paragony są naprawdę mocno sprawdzane i marketerzy wiedzą, co się sprzedaje, a co się nie sprzedaje, jaki jest trend, więc im ten trend proekologiczny będzie większy, no tym większa szansa, że przedsiębiorstwo będzie. Po prostu miało interes w tym, żeby produkt, który proponują, był jak najbardziej zrównoważony. Mhm. A już naszą rozmowę i trochę łącząc te dwa światy, w których pracowałeś, w którym teraz pracujesz, a wydaje Ci się, że będzie miejsce dla firm, które będą stawiały na ten taki oportunizm związany z, związany z tym, że część konsumentów, no bo część społeczeństwa jednak zawsze będzie przeciwna zmianie. Nie wiem, jak mhm. ona będzie duża, ale nawet gdyby ta nisza wynosiła 10-15% dla pojedynczej firmy, to jest ogromny rynek, że będą takie firmy, które będą mówiły, a my dajemy te opakowania z grubego plastiku tak kiedyś lubiliście sorry że ten plastik znowu się tu pojawia ale on po prostu jest najprostszym przykładem jest tak żebyśmy że ze starego plastiku i z mikroplastikiem w środku bo tak było ludzie byli do tego przyzwyczajeni nikomu to nie przeszkadzało myślę że to w ogóle jeszcze będzie miało miejsce po, po roku 2030 czy wszyscy przejdą te transformacje, i jednak takich dylematów już nie będzie na sklepowej półce um. Głęboko liczę, że, że nie będzie. Bardzo wątpię, żeby ktoś intencjonalnie um, stosował coś, co nie jest... Um ekologiczne. No, ale czekaj, dam ci tutaj kontrprzykład ze świata mm -hmm. polityki. Mm -hmm. Mamy partie polityczne, której przedstawiciele są nawet w parlamencie europejskim. Oni doskonale wiedzą, o, co, o, o, o czym jest ta gra. To nie jest żadna zielona propaganda, to nie mm -hmm. jest żaden ekoterroryzm czy ekokomunizm. Oni wiedzą, że są emisje, oni wiedzą, że musimy je ograniczyć, oni wiedzą, że mamy zmiany klimatu, oni wiedzą, że 2023 był rekordowym pod kątem, rokiem pod kątem e, e, odczytanych średnich temperatur, a mimo to, czysto koniunkturalnie, tutaj w tej polskiej polityce, w przekazie politycznym mówią słuchajcie no komu przeszkadzały stare żarówki komu przeszkadzał węgiel po co oni nam to robią słuchasz tego myślisz sobie no nie no co za cynizm no nie da się tego słuchać no jeszcze biorą pieniądze część z nich z parlamentu europejskiego no wstydu nie mają ale kurczę, jednak to robią znają się, czy w świecie biznesu też się znajdą tacy. Czy znajdą się cynicy w świecie biznesu? To jest moje pytanie. <laughs> Myślę, że nie muszę na nie Ale odpowiadać. po roku 2030 czy jeszcze tacy się znajdą? No, gdyby doszukali się okazji, że można na tym zarobić, to pewnie tak. Mhm. E, natomiast... Czyli trzeba zrobić takie regulacje, żeby im się to po prostu nie opłacało. To jest jedna rzecz właśnie, że trzeba zrobić takie regulacje, żeby im się to zwyczajnie e, nie opłacało i mam nadzieję, że po prostu nasz system... Fiskalny, choćby podatkowy, mm -hmm. będzie tak ułożony, żeby nie opłacało się robić niepotrzebnie grubszego plastiku. <grym> Czy znajdą się na to odbiorcy? Mam nadzieję, że w szeroko w populacji w 2030 roku już nie. No, aczkolwiek nie dam sobie za to uciąć <grym> głowy. Dobrze, nie będę ci z tego rozliczał. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ewelina Lewandowska z Ekowymiaru. Ekowymiar.pl to wasza strona internetowa. Tam też można znaleźć wasz podcast, Ekowymiar Biznesu. Podcast, w którym mówicie tak naprawdę bardziej do świata biznesu niż do, niż do konsumentów, ale to bardzo ciekawe rozmowy. Jeżeli ktoś to interesuje, jak to wygląda od tej strony przygotowywania raportów i działalności firm, to bardzo polecam. Tak, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Było mi bardzo miło. I ja zapraszam Państwa do słuchania naszego podcastu. Pamiętajcie, że każdy gdzieś pracuje, więc czasem jesteśmy konsumentami, a czasem reprezentujemy biznes. Dokładnie, to był Zielony Podcast. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.